że praca farmaceuty kończy się na wydawaniu leków, to spójrz, co tak naprawdę ma do zrobienia. Od samego rana przyjmuje dostawy i dokładnie je sprawdza oraz rozkłada na półkach, a musi to zrobić precyzyjnie, aby pacjent otrzymał właściwy lek i został sprawnie obsłużony. Na bieżąco zamawia brakujące leki, nierzadko wręcz zdobywa je jak na polowaniu, choć czasem przygotowuje je własnoręcznie. I najważniejsze, dokumentacja. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo wydawanych leków. Oprócz tego wysyła raporty, wiele raportów, czuwa nad właściwym przechowywaniem leków, raportuje do SMOPLA i dostosowuje do kolejnych wyzwań związanych z digitalizacją aptek. I niezależnie od stażu pracy wciąż musi się kształcić, zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia, oraz nadążać za dynamicznymi zmianami w prawie. Pomaga pacjentom w stosowaniu właściwej farmakoterapii, czuwa przy wydawaniu leków, wyjaśnia z lekarzami wątpliwości dotyczące recept i doradza pacjentowi, szuka zamienników, tańszych leków, alternatyw. Często pracuje nocą, aby w razie potrzeby pomóc pacjentowi. Ale nie tylko nocą, także w święta. Ocena pracy farmaceutów przez pacjentów jest często pobieżna i sprowadza się do szybkości obsługi kolejki i sprzedaży leków. W rzeczywistości to tylko mała część tego, co przedstawiciele tego zawodu muszą każdego dnia zrobić. Wiedza, misja, zaufanie. Jesteśmy z Was dumni.